niewiele żąda. Tak niewiele, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tosia, jedna z koterek, dosyć trafnie podsumowała dobrą zmianę. To będzie szybka interakcja. Ja będę mówił, a wy będziecie odpowiadać na proste pytanie, tak lub nie. Rodzice jedynaków, miało być na każde dziecko. Jest dobra zmiana? Nie! Frankowicze, obiecanki, cacanki, a kurs rośnie. Jest dobra zmiana? Rolnicy, właściciele gruntów, ustawa rolna, zakaz swobodnego obrotu ziemią, cena ziemi pikuje w dół. Jest dobra zmiana? Nie! Sędziowie, próba zastraszania i szantażu w wykonaniu pana Zbyszka. Jest dobra zmiana? Nie! Trybunał Konstytucyjny, próba paraliżu orzekania, by przepychać prędkością pendolino ustawy jawnie łamiące prawa jednostki i polską konstytucję. Jest dobra zmiana? Emeryci i renciści, waloryzacja wysokości, uwaga, złoty 27. A bezpłatnie dostępna chyba tylko aspiryna. Jest dobra zmiana? Nie! Spółki Skarbu Państwa. Takiej skali nepotyzmu Polska jeszcze nie widziała w historii. Jest dobra zmiana? Nie! Wreszcie państwowa telewizja. Poziom manipulacji i propagandy dogania Koreę Północną, z całym szacunkiem dla kamer. Jest dobra zmiana? Nie! Jednym słowem, dobra zmiana w całej krasie. Ale nie traćmy nadziei. Ten koszmar minie jak każdy. Musimy tylko walczyć o to, by przechować wartości najważniejsze. Po to tu dziś przyszliśmy. Nasze przywiązanie do demokracji i wolności. To, że cenimy konstytucję. To, że szanujemy Trybunał Konstytucyjny. To, że wiemy, że trzecia władza, władza sądownicza, jest tak naprawdę ostatnią gwarancją naszej wolności. Szanowni Państwo, naczelnym sądem w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny. Może, nie wiem, może jest ktoś z Was, kto się nie orientuje, dlaczego Komitet Demokracji tak bardzo broni Trybunału Konstytucyjnego. Może ktoś w Polsce, kto nas ogląda, tego nie wie. Nie jest prawdą, że to jakaś grupa kolesi. To naprawdę ludzie, którzy decydują o najważniejszych sprawach dla jednostek. Dla nas! My musimy ich bronić. Nie pozwólmy na zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego. Powinniśmy być dumni z tych wszystkich, którzy swoją cegiełkę dołożyli do budowy Polski. Tu w Gdańsku dobrze pamiętamy słowa Jana Pawła II, że każdy ma w życiu swoje Westerplatte. I nasze Westerplatte jest teraz i tutaj. Musimy obronić konstytucję. Musimy obronić państwo prawa. Musimy obronić demokrację w Polsce. A poza tym, tak jak śpiewał Wojciech Młynarski, róbmy swoje, budujmy mosty między ludźmi, bądźmy dla siebie życzliwi, czytajmy, uczmy się, żebyśmy nie byli czarnym ludem, ciemnym ludem, który każdy kit kupi. Róbmy swoje. Witam tych trzech zadowolonych i całą resztę wkurwionych. Moi drodzy, dzisiaj jest rocznica Konstytucji 3 maja, tego nikomu nie trzeba przypominać. Ale przypomnieć trzeba rządzącym, że gwałcąc i kładąc łapę na sądownictwie, gwałcą także Konstytucję 3 maja. Zacytujmy jej 5 rozdział. Spokojnie, to jest nieduży odcinek.
rządy, jakie w Rzeczypospolitej winny być sprawowane. Rozdział 5 Konstytucji 3 maja. Aby więc całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać się będą, to jest władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w Królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na koniec ustanowionych lub ustalić się mających. Duda, Ziobro i Brośka, dla was powtarzam jeszcze raz. W równej wadze trzy władze, prawodawcza, wykonawcza i równa im sądownicza w jurysdykcji ustanowiona. Gwałcąc dzisiejszą konstytucję, gwałcicie nasz najświętszy spadek. Gwałcicie konstytucję 3 maja, o której tak dzisiaj dużo w telewizji TVP Kurbana oczywiście dziś rano słyszałem. To nie jest tak, że w dzisiejszych czasach pamiętamy tylko o tym, co było tydzień i dwa temu. My pamiętamy o waszej hipokryzji. Konstytucja 3 maja przewidywała rozdział i równe prawa dla sądów. I jako się rzekło, gwałcicie dzisiaj również i naszą konstytucję. Tą dzisiejszą, jak i historyczny spadek, który mamy po naszych wielkich antenatach. I o jednym z nich chciałem powiedzieć, to dzisiejsze wdzianko nie jest dla draki. Z moim jednym z największych bohaterów jest Ignacy Potocki. Było trzech, spokojnie, nie będzie długo o historii, nie będzie. Było trzech podstawowych autorów konstytucji. Chłopak Kołłątaj, król i Ignacy Potocki. I wyobraźcie sobie państwo, że Ignacy Potocki przewidział mniej niż zero. Ignacy Potocki przewidział Ziobrę 225 lat temu. Zorientował się bowiem, że może być sytuacja taka, w której urządów może stanąć ktoś niegodny. Dlatego sprzeciwił się królowi i zwróćcie uwagę, że w konstytucji nie ma Ministerstwa Sprawiedliwości. Król był za, a ów Ignacy stwierdził nie. Bowiem jeśli by okazało się, że na czele Ministerstwa Sprawiedliwości, wtedy Komisją Sprawiedliwości zwanym, stanąłby ktoś niegodny, mogłoby to zakłócić trójpodział władzy i odebrać samodzielność władzy sądowniczej. 225 lat temu Ignacy Potocki usunął Ministerstwo Sprawiedliwości, przeczuwając z mniej niż zero, przeczuwając, że może przyjść taki dzień. Ignacy kurwa przyszedł! Przyszedł niestety! Mniej niż zero! Mniej niż zero! Mniej niż zero! Wiele to już powiedziano o Targowicy. Potrzebny by był trochę szerszy wykład, natomiast powiem tylko tyle, że już 20 lat przed 1791 rokiem Polacy korespondowali z francuskimi filozofami i już wtedy powstał pomysł stworzenia w Polsce konstytucji. Po co? Żebyśmy mogli odwrócić się Andrzejem do wschodu, a twarzą do zachodu. Natomiast niestety Targowica odwróciła nas w kierunku przeciwnym. Kto dzisiaj odwraca nas w tym samym? Kto dziś jak wtedy odwraca nas Andrzejem do zachodu? No kto? Oni są Targowicą! Oni są Targowicą! Targowicą. Oni są Targowicą! Oni są Targowicą! Oni są Targowicą! Tempa! I inny Brudziński, uważajcie! Bo kiedy rzucacie nam w twarz Targowicą, rzucacie także najczarniejszą, a przynajmniej jedną z najczarniejszych kart Kościoła. Nie będę tutaj napadał na Kościół, ani ten Toruński, ani ten, ani każdy inny. Ale pamiętajcie, Kępa i inny Brudziński, że kiedy rzucacie nam w twarz Targowicę, to przypominacie o tym, że papież Pius VI podziękował Katarzynie II za wprowadzenie 100-tysięcznej armii, która zmiotła Konstytucję 3 maja. Przypominacie o tym, że w czasie insurekcji kościuszkowskiej przed kościołem świętej Anny zawisł jeden z biskupów,
a biskup Kosakowski, rzeczywisty przywódca Targowicy, zawisł w Wilnie. To przypominacie, mówiąc o Targowicy. Pamiętajcie pisowskie nieułki i doczytajcie, kiedy chcecie nam rzucać w twarz zdradę. Brawo! Targowica! 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 Niestety odbierają mi czas, chciałem tu jeszcze pojechać po posłance Pawłowicz, szerzej znanej jako Jadowicz, ale dawać? Posłanka Jadowicz, ja mam z nią prywatne porachunki. Nie za śpiewaka jakiego Bono z zespołu, jak mówi nasz nadwojny państwowy poliglota U2. Nie. Nie z tego zespołu. Ja mam z nią porachunki za patrona naszego ruchu, za profesora Bartoszewskiego. Nigdy, kurwa, nigdy do końca życia jej nie zapomnę. Ani pastucha, ani tego, że wyglądał, jakby siedział na krześle elektrycznym. I to po wyroku, bo tak ciemno dookoła. Kiedy słyszę tą wstrętną babę, to zaczynam mieć świadomość, że być może aborcja czasem powinna być obowiązkowa. Bo tego się kurwa nie da dużo słuchać. Przepraszam, nieletni. Jeszcze tylko słowo do opozycji. Chłopaki i dziewczyny. Mam. No to ja miałem powiedzieć, przecież byłem na ustawce. Wtedy w innym stroju. Chłopaki i dziewczyny z opozycji. No mam nadzieję, że wiecie o tym, że wilk ma w szafie różne skórki owieczek. Na wczoraj założył akurat tą w kształcie flagi Unii Europejskiej. Po 7 naszej manifestacji w Warszawie pewnie założy inną. Więc mam nadzieję, że nie dacie się w kobyłę zrobić po raz kolejny. I za każdym razem, dopóki nie opublikuje wyroku i dopóki nie zaprzysięży tych trzech wiadomo których sędziów, to za każdym razem, kiedy zaprosi was na dyskusję o pokoju, pokażecie mu ten znak pokoju, który kiedyś pokazał Kozakiewicz. Bo to jest jedyny znak pokoju, który na razie dla niego mamy. A na koniec, bez tej peruki jestem obywatelem Gdyni od 50 lat. Panie Szczur, są tu gdynianie? Manifest, co po to słyszeliśmy. Jesteśmy in Danzig. Jest bardzo miło. Panie Szczurek, ja na pana głosowałem. Na mieście mówi się, że pan flirtuje z pislamistami. No więc chciałbym tu publicznie zapytać, kiedy Gdynia przyłączy się do Sopotu i do Gdańska i uzna, że Trybunał Konstytucyjny nie jest grupką kolesiów przy ciasteczkach, tylko prawdziwym sądem, kiedy zacznie respektować i Gdynia jego orzeczenia. Po co mi to? Kurczę, no przy najbliższych wyborach chciałbym wiedzieć, który palec nad urną pokaże panu głosując, ten czy ten inny? Dziękuję.